Cześć wszystkim, ja jestem Kumix i witajcie w kolejnym odcinku z serii Ratchet & Clank Quest for Boty. Kontynuujemy naszą przygodę tam, w miejscu gdzie skończyliśmy, czyli na Hulefar Island zdaje się, i kontynuujemy misję Repair the Wing Turbines. Zobaczymy, może w tym odcinku uda nam się ukończyć tą misję, ale no zobaczymy, nikt nie obiecuje. Dobra, nie mogę tego zbić. Może tak? Dobra, zadziała. Które znaleźć taką skrzynkę, nieważne. Jak widzicie, mamy już 13 tysięcy śrubek, także bardzo fajnie. Tutaj już zacząłem po jednym failu. Tutaj już rozciągnąłem tu właśnie ten most. Tutaj właśnie sobie zniszczymy tą kratę. Tam jeszcze widziałem inną, także sobie po nią pójdziemy. W ogóle powiem wam, że ostatnio sprawdzałem, co znaczy quest for bot. Quest, to jak wiemy, to jest zadanie, for to jest na, mam coś na sen, i boty to jest, jak to się nazywa, to jest łup, coś w rodzaju łupu, zdobyczy, czyli zadanie na zdobycz, no to się bardzo się to kwalifikuje co do piratów, bo tutaj wiemy, że głównie chodzi o, będziemy tutaj walczyć głównie z piratami. Okej. Tutaj myślałem, spodziewałem się czegoś więcej, ale trudno. Dobra, w którą stronę musimy iść? Czyli musimy... No zobaczymy. Myślę, że tam, w tamtą stronę, tą, którą się teraz damy, czyli tu, były gdzieś tak chyba dwie wieże, także zobaczymy, postaram się je wykonać. Tutaj te dwie były właśnie, zapamiętałem je jako najtrudniejsze, ale zobaczymy, jak to tam potem będzie. Okej. Zawsze mam problem z wyczuciem tego, jak doskoczymy, czy musimy się bardziej to przesunąć, te platformy, żeby doskoczyć, czy jest dobrze. O kurczę, nie wziąłem ze sobą tamtego. No to się wrócimy, trudno. Właśnie w ten sposób będzie polegała, na czymś takim będzie polegała rozgrywka na Hulefar Island. Dopiero w tych następnych lokalizacjach, kiedy opuścimy już tą wyspę, to dopiero zacznie się taka coś bardziej poważnego, że tak powiem. Wind Turbine Beta, czyli idziemy w dobrym kierunku, bo Alfa Beta, czyli tu jesteśmy, tutaj będzie Alfa Beta Gamma, czyli tam Omega, potem Eplistion Delta Eplistion, no dobra, nieważne, nie skupiajmy się na tym, jak w jakiej kolejności powinniśmy iść, najważniejsze, żebyśmy to wykonali, bo wykonaliśmy 1/5, czyli 20%. Okej. O, niestety nie udało mi się. Tym razem będę musiał się bardziej skupić. Każdy błąd to nauka na przyszłość, hehe. No cóż, w tym jest ziarenko prawdy. Dobra, ciekawe, czy mi się teraz uda. Udało się. Okej. Już końcówka. O, tak. Dobra. Kolejna wieża, jeszcze trzy, zdaje się trzy, zobaczymy, dwie z pięciu, trzy przed nami. Teleport na dół, bardzo ładnie, bardzo fajnie, cieszy mnie to niezmiernie. Dobra, idziemy. No, dwie z pięciu, tutaj jeszcze coś mamy, także się tutaj udamy, raczej tu będą tylko śrubki. Tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, że tutaj raczej nie ma czegoś takiego jak sklepy z broniami. Tylko myślę, że tutaj są inne formy też zakupu. Także warto zbierać śrubki. W każdej części zbierać śrubki. Aczkolwiek w tej części jest to trochę inaczej rozwiązane. No w końcu to dodatek. Nie mamy tutaj co narzekać. Tylko szkoda, bo tutaj generalnie twórcy gry wydaje mi się, że wyszli z ideą, że przeciwników, którzy mają więcej, którzy są na których atakujemy z... Nie tak. Których musimy uderzyć więcej niż jeden raz, powinno się zabijać bronią, a tych, których
pojedynkę, w sensie jak, tacy jak teraz, to powinniśmy ich zabijać z kluszy. Może coś tym jest, dlatego właśnie teraz nie będziemy, nie mamy żadnej broni, będziemy dostawać takich właśnie przeciwników raczej dość prostych. Także nie powinno być z tym żadnego problemu. Generalnie mamy tutaj 12 maksymalną liczbę 12 żyć. Jest, gra jest krótka, więc skończymy ją gdzieś tak średnio, to jest 20-21 punktów życia maksymalnego, gdy się grę kończy. Chociaż nie wiem, może teraz mi się uda osiągnąć więcej, ale nigdy nie widziałem, żeby ktoś miał więcej niż 20, ale zobaczymy, przekonamy się. Tą grę przechodziłem, w ogóle to była pierwsza gra, którą grałem na PlayStation 3. Także przechodziłem ją dawno temu, jakieś 2 albo 3 lata temu, nawet nie pamiętam. No i raczej miałem, z tą grą problemów nie miałem, także zobaczymy jak, będzie tym razem po 2 czy tam 3 latach po wielki powrót do grania. Tą właśnie część. Dobra, 3 z 5, więcej niż połowa, także bardzo fajnie. W którą stronę? Tutaj teraz powinniśmy iść. Dobra, tutaj powinniśmy teoretycznie być wystrzeleni, ale nie wiem, naprawdę nie wiem, jaką kolejność tutaj przewidzieli twórcy gry, żeby wykonywać, żeby przechodzić to właśnie. Ale myślę, że tu raczej generalnie chodzi o to, tak się nie da już mieć nawet, tutaj generalnie chodzi o to, żeby wykonać to, a raczej w jaki sposób to zrobimy się nie liczy. Też właściwie to kolej nie zawsze jest ważne. Zawsze chciałem jakąś taką optymalną drogę znaleźć, taką, żebyśmy się nie musieli wracać. Myślę, że jest, że moja trasa, którą teraz robię, jest całkiem w porządku, ale zobaczymy, jak to będzie już na końcu. W którą stronę teraz? O, dobrze, nie ma problemu. Myślę, że trafimy bezproblemowo tam, gdzie powinniśmy. Dobra, czyli tutaj mamy rozgałęzienie, jedno prowadzi do jednej, drugiej, drugiej. Myślę, że pójdziemy sobie tu, najpierw tu. Też nie wiem, nie pamiętam. Pamięć mnie zawodzi. 21 tysięcy szybko wejdzie. Szybko idą te śrubki. Nawet nie narzekam. Jeżeli po pierwsze nie był jakiś sklep, to byłoby to byłoby lepiej. Znaczy byłoby przynajmniej na co wydawać te środki, jak tam w którymś się. Aha, R2 spoko. Czy to teraz? A, nie udało się. Ten motyw właśnie przesuwania w ten sposób tych wszystkich platform został wykorzystany w części również po następnej, czyli Cracking Time. Szkoda, że go nie było w Tools of Destruction. Tools of Destruction, czyli w spolszczeniu tego wychodzi to narzędzie do destrukcji. Taka ciekawostka. A może napiszcie w komentarzach, jak wy byście uważali, bo ta gra wymagała obsługi części poprzedniej. Mi się wydaje, że lepiej, żeby właśnie tak nie było, czyli tak jak jest teraz, mi się wydaje, że jest lepiej. W sensie, że można kupić ją na PlayStation Network bez... No i w sklepie oczywiście. Za małą cenę, bo chyba teraz to jest 20 zł. To jest dość mało jak na grę na PlayStation 3. Czekolwiek krótką, ale jest to gdzieś tak 3 godziny gry. Chociaż nie pamiętam. Raczej 3-2 godziny gry powinna starczyć ta właśnie ta gra. Ale nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie w końcówce. Tutaj widzę, że zbliżamy się do 9 minut 12 sekund. Lol, ta dokładność. Także myślę, że za chwileczkę będziemy kończyć ten odcinek i w następnym myślę, że damy się do kolejnych. Mamy już tu 4 z 5, więc jeszcze jedna nam została. Teraz 4 z 5, tak, 4 z 5. Także jeszcze jedna nam została, nie powinno być żadnego problemu. To się tutaj damy się tam jeszcze na dół. W ogóle na dół. Na drugą stronę, może tak. I tutaj skończymy ten odcinek. Tutaj zaraz powinni być jacyś przeciwnicy. No, dobrze, pamięć tak bardzo nie zawodzi. Oj, jeszcze jeden. Dobra. W ogóle
innych częściach jest coś takiego jak box banda, czyli że na przykład jeśli zrobimy coś takiego, atak z góry, to wtedy dostajemy coś takiego jak... to wtedy niszczą się wszystkie... to wtedy niszczą się wszystkie śrubki, skrzynki wokoło. Także jest... także to jest dość fajne, ale niestety... niestety to jest dopiero po jakimś czasie się to dostaje. Dobra. 10 minut, 20, 30 sekund. Dobra, także dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków z serii Ratchet & Clank Quest Roboty. W następnym odcinku damy się do tej ostatniej wieży. Także zapraszam do oglądania. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Marka.